to, co za mną widzicie, to skuter Kymco Downtown 350i. Jest to skuter, który już na tym kanale został dosyć dobrze opisany. Film znajdziecie w podpowiedziach. Tutaj dałeś, Łukasz? Tu? Albo tu, albo tu. No więc nie będę się powtarzał i nie będę mówił takich rzeczy, które już tam zostały powiedziane, a raczej skupię się na podstawowych cechach tego modelu, a także na tym, jak mi się po prostu tym skuterem jeździło. W motoryzacyjnym królestwie panuje kult przesady. Tak samo i tutaj w tym skuterze, w skuterze Kymco, też inżynierowie stworzyli silnik o pojemności 321 cm3, a marketingowcy nazwali go 350. 350 nie jest, jest 320, niemniej jednak nazywa się 350i. Jest to przedstawiciel segmentu Maxi, niemniej jednak można powiedzieć, że mniejszy przedstawiciel, nie jest to przecież nawet 400. Ma to swoje minusy, ale myślę, że więcej jest plusów. Skuter ten nie jest drogi, może dlatego, że napędza go silnik jednocylindrowy zamiast popularnych w wyższych klasach dwucylindrowców. Mimo tego wydaje mi się, że to nadal jest plus, bo silnik ten bardzo zgrabnie rozpędza ten pojazd. Praktycznie bezwibracyjny. Wibracje da się odczuć na kierownicy, czy zobaczyć je wręcz tylko i wyłącznie na postoju. Gdy ruszymy tym sprzętem, jedzie się gładko, wibracje absolutnie nie przeszkadzają. Moc silnika 30 koni, moment obrotowy maksymalny 28,5 Nm. Wystarcza to absolutnie, żeby od 0 do 60 km na godzinę przyspieszyć w mieście bardzo, ale to bardzo zrywnie, wyprzedzając wszystkie samochody. No, musiałby być jakiś sportowy samochód i mieć odpalone launch control, żeby z nami się ścigać. Skuter ten jest naprawdę, naprawdę zrywny i ma świetne przeniesienie napędu. Przekładnia CVT robi tutaj wspaniałą robotę, jest świetnie zestrojona i szczerze mówiąc wydaje mi się, że to jest jeden z najlepszych pod tym względem skuterów, jakimi jeździłem. Tutaj naprawdę nie trzeba rozpędzać wału korbowego do jakichś niesamowitych obrotów, aby poczuć moc silnika i aby po prostu dobrze się rozpędzać. W jego osiągach na pewno pomaga też masa, która wynosi w stanie gotowym do jazdy 173 kg. Czy to dużo? Nie. Czy to mało? Też nie. Wydaje mi się, że jest to taka średnia wartość. Na pewno nie sprawia, że ten skuter prowadzi się jakoś ciężko, czy ciężko się nim po prostu przyspiesza. Jest to jego, wydaje mi się, cecha. Ani plus, ani minus. Wiele osób kupuje skuter po to, żeby omijać korki, żeby oszczędzać paliwo, no i też wydaje mi się, że dla bezpieczeństwa. No, motocykle kojarzą się z ułańską fantazją, z odkręcaniem, z zakrętami, z przyspieszaniem, natomiast na skuterze jedziemy po prostu prosto do celu, najprostszą drogą, tak żeby spalić się jak najmniej paliwa, no i żeby było może nie tyle przyjemnie, ile pragmatycznie. Co zapewnia nam ten skuter, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Otóż całkiem sporo. Pierwsza rzecz, jestem mega zachwycony jego hamulcami. Tutaj mamy do czynienia z dwiema tarczami. Jest tutaj tarcza z przodu i pojedyncza, jedna i jedna tarcza z tyłu. Obie te tarcze mają oczywiście zaciski przedni, trzytłoczkowy, tylny jest to dwutłoczkowy zacisk i oba te zaciski sterowane są za pomocą przewodów albo za pośrednictwem przewodów w stalowym oplocie. Pozwala nam to naprawdę na wspaniałą modulację tych hamulców i szczerze powiem, że hamulce są tak naprawdę bardzo mocne i są jednym z największych plusów tego skutera. No po prostu nie mogę się do niczego tutaj przyczepić. Mają też oczywiście system ABS wymagany prawem, który
działa i działa w sposób, jaki lubię, czyli nie interweniuje wtedy, kiedy nie potrzeba. Mi, jeśli chodzi o działanie na przednie koło, nie włączył się ani razu, a przy mocniejszym, takim można powiedzieć bardziej awaryjnym hamowaniu, gdy wyskoczyła mi ciężarówka z drogi podporządkowanej, no i tak nie wiedziałem, czy omijać, czy wyhamowywać, stwierdziłem, że jednak będę hamował, to odczułem ją tylko, ten ABS odczułem tylko na tylnym kole, czyli na lewej manetce, a tak to wszystko super. Wydaje mi się, że świetna sprawa. Kolejną rzeczą jest też TCS, czyli Traction Control System. Jest to system kontroli trakcji, jak sama nazwa wskazuje, firmy Kymco. No i cóż mogę powiedzieć? Sprawdziliśmy, jak działa. Okazało się, że działa zupełnie odwrotnie, niż się tego spodziewałem. Wydawało mi się, że jeżeli będzie się świeciła zielona kontrolka na panelu wskaźników z napisem TCS, to znaczy, że mamy ten system włączony. Okazało się, że jeżeli jakakolwiek kontrolka się świeci koloru zielonego bądź pomarańczowego, to tego systemu nie ma. Znaczy, że się po prostu bardzo mocno zaskoczyłem. Na początku myślałem, że ta właśnie pierwsza próba, którą przed chwilą obejrzeliście, to jest z włączoną kontrolą trakcji. Zastanawiałem się, co będzie, gdy ona będzie wyłączona. Ale okazało się, że tak naprawdę ten system działa. Tylko odwrotnie niż myślałem. Ale działa i bardzo dobrze działa. Ważną cechą w skuterze, jeśli chodzi o jego wartości jezdne, są na pewno koła. W tym skuterze mamy 14 cali koło przednie i 13 cali średnicy koło tylne. Opony, z tego co pamiętam, tylna ma szerokość 150 mm, natomiast przednia 120, czyli można powiedzieć, że takie szerokości bardzo motocyklowe. Te koła są według mnie takim sporym kompromisem. Nie zgniłym, a wydaje mi się, że właśnie takim prawdziwym kompromisem między dużymi kołami, jakie znajdziemy w niektórych skuterach 16 cali, a małymi kółkami 10, 11, 12 w innych konstrukcjach. Dzięki temu mamy możliwość po prostu jazdy takiej bardziej dynamicznej po zakrętach, lepszego wyczucia tego motocykla właśnie w czasie jazdy, także po nierównościach, większego komfortu jazdy. Po prostu im większe koło, tym płynniej i przyjemniej się jedzie. Natomiast dzięki temu, że one nie są takie duże, właśnie nie mają 16 czy 17 cali jak w motocyklach, to dzięki temu mamy miejsce w schowku pod kanapą, w którym zmieścimy bez żadnego problemu jeden kask integralny bądź też szczękowy i jeden typu jet, albo pełny plecak lub też inne różności, na przykład biwakowe. A propos schowków, jeszcze ważne jest, bym dodał, że ten skuter ma dwa schowki także na przednie kolumny, tak to nazwę. Schowki te są całkiem pojemne, mają zamknięcia, ale nie na kluczyk, więc nie powinniśmy zostawiać wartościowych rzeczy w tych schowkach. No i otwiera się je tak trochę ciężko, trzeba bardzo mocno nacisnąć na te przyciski. No i lewy schowek jest wyposażony od razu w gniazdo USB, więc jeżeli chcemy ładować swój telefon czy jakieś inne urządzenie elektroniczne, kamerę czy cokolwiek tam potrzebujemy lub mamy, możemy bez problemu włożyć w lewy schowek takie urządzenie, no i w czasie jazdy ładować je. Trzy rzeczy teraz Wam powiem a propos tego skutera. Szyba, lusterka i kanapa. Jeśli chodzi o szybę, to uważam, że ona jest taka pośrednia, przezroczysta, pośrednia. Ona jest za krótka. Za krótka, by chronić przed czynnikami atmosferycznymi. Choć mamy w tym momencie piękną pogodę, to moja czapka na głowie, dlatego że jest potwornie zimno. Bardzo zimną mamy wiosnę tej wiosny. I dlatego mogę powiedzieć, że szyba nie zdaje egzaminu, bo strasznie wieje i jest mi po prostu chłodno na tym skuterze. Fajnie, gdyby w takich warunkach ta szyba była po prostu wyższa. Natomiast jeśli chodzi o to, jakby ona miała wyglądać, no to oczywiście, jeżeli byśmy chcieli, żeby ta szyba poprawiła wygląd naszego skutera, który wydaje mi się, że jest całkiem niezły, musielibyśmy ją po prostu skrócić. No i najlepiej przyciemnić. Taka ciemna i krótka szybka na pewno sprawiłaby, że ten skuter wyglądałby jeszcze lepiej, jeszcze szybciej. Jeśli chodzi o lusterka, to absolutnie nie mam się do czego przyczepić do nich. Może tylko do tego, że mają napis Kymco, bo gdyby nie miały napisu Kymco na lusterku, to ja bym do swojego Triumfa Speed Tripla takie lusterka bez problemu zaadaptował, bo mi się po prostu bardzo podobają i są świetne. Bardzo dobrze w nich wszystko widać. Bardzo łatwo się je ustawia. Mają wsporniki aluminiowe, a nie jakiś tandetny plastik. No i co? I dodatkowo w ogóle nie czuć na nich wibracji. W ogóle się nie trzęsą od wibracji silnika, które no, są niskie. No ale w końcu to jest singiel, więc mogłyby się te lusterka, szczególnie na samym końcu ich
wstrząść, ale się nie trzęsą. No i kanapa. Kanapa jest bardzo szeroka, bardzo wygodna, jest bardzo wyraźnie dzielona na dwie części, na część dla pasażera i na część dla kierowcy. No i powiem Wam, że no, dla mnie mogłaby być troszeczkę dłuższa, troszeczkę większa ta część dla kierowcy, bo co tu dużo mówić, ja jestem bardzo niewymiarowy. Natomiast pasażer wydaje mi się, że będzie czuł się w siódmym niebie na tej kanapie, bo jej naprawdę jest dla niego bardzo, ale to bardzo dużo. Gdzie powinniśmy wykorzystywać ten skuter? Do jakiej przestrzeni jest on stworzony? Czy jest to skuter do jazdy po mieście, poza miastem, może jazdy podmiejskiej? Wydaje mi się, że jest to piękny kompromis znów w przypadku Downtowna 350i osiągnięty przez tajwańskich inżynierów. Jest na tyle mały, że bardzo fajnie mieści się między samochodami i na tyle duży, że wygodnie się nim jedzie w trasę. Mamy możliwość zabrania sporej ilości rzeczy pod kanapą, a dodatkowo możliwość oczywiście zamontowania tylnego kufra, no i powiększenia tej przestrzeni bagażowej o kolejne 30, 40, 45, 50, a nawet i 60 litrów, jaki nam się tam kufer zamarzy. Plus dodatkowo wysoka szyba, no i mamy możliwość jazdy w trasie. Pomaga w tym na pewno dynamiczna jednostka napędowa, choć nie jest to jakiś wybitny silnik, jeśli chodzi o moc. W końcu on ma tylko 30 koni, to pozwala rozpędzić się do przyzwoitych ponad 140 km na godzinę, oczywiście licznikowych, nie sprawdzałem, ile to jest według GPS-u. Natomiast taka prędkość podróżna tego motocykla, tego skutera, to jest jakieś 120-110 km na godzinę, czyli silnika nie męczymy, nie generujemy nie wiadomo jakich wibracji na samym końcu obrotomierza, a skali obrotomierza, a mimo tego jedziemy całkiem dynamiczne, 110-120 km na godzinę absolutnie wystarczy. Jeśli chodzi o miasto, jest zgrabny, przeciska się między samochodami całkiem nieźle oraz bardzo fajnie się nim jeździ dzięki jego przekładni CVT. Przyspiesza bardzo zacnie, bardzo dobrze hamuje, jest bezpieczny, więc wydaje mi się, że jest to skuter, no jednak może nawet trochę bardziej miejski niż pozamiejski, ale ogarnia wszystkie te tematy według mnie bardzo dobrze. Nie byłbym sobą, gdybym tego pojazdu nie zabrał na moje ulubione winkle na cybulice stare. Fajna droga, kręta, na której testowałem już Benelli TRK 502X na przykład, pokazała, że no, ten skuter raczej królem zakrętów nie będzie. Składa się całkiem fajnie, ale podczas jazdy w zakręcie jest bardzo nerwowy, taki można powiedzieć nadsterowny, no i tylne zawieszenie zbytnio nie wyrabia. Niestety ma problemy z odbiciem. Mam wrażenie, że na każdym wyboju, każdej nierówności skuter ma ochotę oderwać się od ziemi, co nie jest przyjemne. No i nie sprawia, że ja się czuję na nim w szybkim winklu bardzo bezpiecznie, więc raczej ten skuter jest dla tych, którzy jeżdżą po zakrętach spokojniej. Dla kogo zatem skuter Kymco Downtown 350i? Wydaje mi się, że dla osób, które są po prostu motocyklowymi pragmatykami. Myślę, że motocyklista, który chce oszczędzać przebieg swojego sportowego motocykla, nie męczyć się na sportowym sprzęcie, wisząc na rękach, nie marznąć w chłodniejsze dni czy podczas deszczu, bardzo może docenić taki pojazd, którym może się w bezpieczny i przyjemny sposób przesuwać po mieście. Myślę, że też osoby, które boją się zmiany biegów i dlatego też nie kupią nigdy pojazdu takiego typowo motocyklowego, wybierają coś, co mogą wybrać coś, co w dowodzie ma wpisane motocykl, ale tak naprawdę jest skuterem, ma wspaniałą przekładnię CVT i pozwoli nam po prostu cieszyć się tylko dwiema operacjami, czyli przyspieszaniem i hamowaniem, odkręcaniem i hamowaniem, naciskaniem hamulca i to wszystko. Jest to bardzo proste i bardzo przyjemne. Myślę, że osoby też, które chciałyby zaoszczędzić pieniądze, kupując tanio skuter, który nie traci szybko na wartości i które chciałyby właśnie podczas jazdy palić jakieś niecałe 4 litry, bo mniej więcej takie spalanie mi wyszło podczas mojego testu, też mogłyby się rozejrzeć właśnie za takim skuterem. Myślę, że skuter ten równie dobrze, ze względu na swoją linię, na oświetlenie LED, przynajmniej obwódki LED, które niektórym osobom kojarzą się z sobą, będzie bardzo dobrze wyglądał na tak samo na przykład na prestiżowej dzielnicy Glinojecka, jak i w centrum Warszawy lub też w dzielnicy takiej prestiżowej warszawskiej Wilanów.
myślę, że ten skuter zaspokoi tak naprawdę potrzeby komunikacyjne każdej osoby, czy mieszka na wsi, w mieście, czy też poza miastem. No i właśnie, jeśli chodzi o cenę, ile trzeba wydać na ten skuter? Myślę, że osoba, która chciałaby oszczędzić także pieniądze, kupując nowy pojazd, mogłaby się zdziwić, bo za pojazd w podstawowej wersji będziemy musieli zapłacić 21 990 zł, natomiast za wersję z elektronicznym dodatkiem, czyli możliwością sparowania naszego pojazdu z telefonem, aby otrzymywać powiadomienia o SMS-ach, o połączeniach oraz powiedzmy wyświetlić sobie nawigację lub też zmienić wyświetlacz na taki piękny z koncertu życzeń, to musimy zapłacić za niego 1510 zł więcej, czyli 23,5 tysiąca. No to już sami musicie stwierdzić, czy potrzebujecie tej elektroniki. Ja na przykład brałbym podstawową wersję i cieszył się prostotą tego skutera. A zegary? Po lewej stronie mamy prędkościomierz, po prawej mamy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, na którym mamy taki komputer pokładowy i trochę tych informacji zawartych na nim jest. A po środku mamy właśnie wyświetlacz elektroniczny sprzężony z systemem NUDU lub też niesprzężony z systemem NUDU, na którym wyświetla się tylko i wyłącznie tarcza prędkościomierza. No i to chyba byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Jako że ja na każdym tak naprawdę jednośladzie wyglądam, co tu dużo mówić, źle, jestem za duży, mam 1,90 m wzrostu, bardzo długie nogi, to nie chciałbym pokazywać ergonomii na tym pojeździe, na mojej osobie. Przepraszam? Przepraszam pana. Tak, tak. Podejdź pan tutaj. A już. Usiądzie pan na skuter? No, czemu nie? Mogę spróbować. No to niech pan siada. A tutaj na człowieku, ile ma pan wzrostu? 1,80 m. 1,80 m, no to idealnie. A to bardzo... z tej strony, z tej? A jak pan chce, tak? No, jak panu wygodnie, to skuter jest. Jeździł pan kiedyś skuterem? No, zdarzało się, ale to tak... No i nogi na podestach. No i co, wygodnie? Proszę bardzo, kolana w dużej odległości od kierownicy, całkiem wygodnie, można się oprzeć. No, typowy oglądacz. Jaką to ma pojemność? Litr. A 200 poleci? No ponad 200. No dobra, to... dobra, nie macha pan tym. Idź pan stąd. Dziękuję. Także jak widzieliście, nawet na zwykłym człowieku bardzo dobrze to wygląda. I jest ergonomicznie, ekonomicznie, wygodnie, przyzwoicie, pięknie. Kymco Downtown 350i.